seria Czytam sobie wydawnictwa HarperKids. Jest to seria, którą myślę, że doskonale znacie, jeżeli oglądacie moje recenzje, bo recenzowałam tych książek naprawdę bardzo dużo. Uwielbiam tę serię. Ona jest fantastyczna dla dzieci, które zaczynają samodzielnie czytać. Jest to trzypoziomowy program wspierający samodzielne czytanie. Poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Tak się złożyło, że sierpień przyniósł premiery z każdego poziomu, nawet pod wiele, który z tych początkowych, więc za chwilę zobaczycie, jak to wszystko w środku wygląda i czym się te poziomy różnią, jeżeli jeszcze tej serii nie znacie. Na końcu mamy informacje na temat serii Czytam sobie. Jest to trzypoziomowy program wspierający naukę czytania dla dzieci w wieku 5 do 7 lat. To jest oczywiście orientacyjny wiek. No dobrze, ale zajrzyjmy już do wnętrza nowości. Jak możemy zobaczyć, dziesięciolecie serii Czytam sobie obchodzimy. Poziom pierwszy, od którego zawsze zaczynamy przygodę z samodzielnym czytaniem, jest świetny, bo książki z tej serii mają mało tekstu. Bardzo duża i wyraźna czcionka. I jak możemy przeczytać na końcu, mamy w każdej książeczce 150 do 200 wyrazów. Są krótkie zdania, 23 podstawowe głoski w tekście czytanym. No i mamy ćwiczenie głoskowania, co tutaj jest widoczne. Na każdej stronie mamy inny wyraz przegłoskowany. Jak już mam Martę w ręce, to zacznijmy od Marty i Skardy. Marta ma wuja, który jest wynalazcą. Wuj ma na imię Damazy i dał sygnał Marcie, że ma nowy wynalazek. Dziewczynka przybiegła do domu wuja, zamarła i myślała, że tym wynalazkiem jest zwykła froterka. Ale jak się później okazało, to nie jest taka zwykła froterka, na jaką wyglądała. Nie będę wam całego tekstu zdradzać, bo jego tu naprawdę dużo nie ma. Zobaczcie, na końcu mamy naklejki, jest dyplom czytelnika i są pytania dla mistrzów czytania, aby sprawdzić, czy dziecko przeczytało ze zrozumieniem. Tutaj możemy również podejrzeć inne książki z serii Czytam sobie z poziomu pierwszego. Zobaczcie, ile ich jest, naprawdę dużo. Jestem przekonana, że każde dziecko odnajdzie wśród tych książek tytuł, który je zainteresuje. Kura Krystyna i jej banda. Kura Krystyna jest dyrektorką zagrody Stokrotka. Wszyscy sobie tutaj żyją w tej zagrodzie zgodnie. Tutaj zobaczcie, ruda, grubiutka kura ma moc. I kiedy pies ujada, Krystyna tylko srogo zerka i pies wraca do budy. Ale pewnego razu w Stokrotce zjawia się lis i bardzo chciałby zjeść kurę. Co tam się wydarzy? Będzie tutaj niesamowicie trzymające w napięciu wydarzenie, a na końcu mamy oczywiście naklejki, jest dyplom i są również pytania dla mistrzów czytania. Tutaj zobaczcie, mamy podpowiedź, na której stronie możemy znaleźć odpowiedź, żeby sprawdzić, czy dziecko przeczytało ze zrozumieniem. Otwieramy sklepik. Jest to opowieść o trzech koleżankach Heli, Meli i Eli, które postanawiają pewnego razu otworzyć sklepik. Na początku mamy wszystkie tytuły z poziomu drugiego z serii Czytam sobie i na końcu również jest, już widzicie, dyplom. Są oczywiście naklejki. W poziomie drugim, jak możemy przeczytać, mamy do 900 wyrazów w tekście i są dłuższe zdania, bardziej złożone, również elementy dialogu. Są 23 podstawowe głoski wraz z literką samocha oraz ćwiczenie sylabizowania. Tam mieliśmy głoskowanie, a tutaj sylabizowanie. No i koleżanki otwierają sklepik, a my będziemy obserwować. Tutaj długo dyskutowały, debatowały, naradzały się, szykowały tutaj wszystko do tego sklepiku swojego. Tutaj mamy kolorowy dom towarowy. Przyszli klienci, jak możecie zobaczyć. A dziewczynom wpadł do głowy już kolejny pomysł. Akiko i Helenka. Helenka mieszka wraz z rodzicami w pewnej zabytkowej kamienicy. Pewnego razu zauważa samochód pełen mebli. Ktoś się chyba tutaj wprowadza.
okazuje się, że wprowadza się mała Japonka Akiko wraz z rodzicami. Zamieszkają w sąsiedztwie. Tata Akiko jest Polakiem. Helenka przywita nową sąsiadkę. Będzie razem z mamą coś tutaj dla niej szykowała. Jak się później okaże, Akiko również ma coś dla Helenki. Na końcu też są naklejki, jest dyplom sukcesu i są pytania dla mistrzów czytania. Książka z poziomu trzeciego, Nasza Pani Supermenka, to jest lektura już zdecydowanie poważniejsza. W poziomie trzecim mamy 2500 do 2800 wyrazów w tekście, w pierwszym było ich tylko 150 do 200, więc zobaczcie, jaka różnica. Mamy wszystkie głoski, są bardziej złożone zdania i mamy na końcu słowniczek trudnych wyrazów. Też mamy tutaj wszystkie książki na końcu, też jest dyplom, są naklejki, także wszystko tak samo jak w poprzednich częściach, poprzednich poziomach. Są też pytania dla mistrzów czytania i mamy alfabetyczny słowniczek trudniejszych wyrazów. I zobaczcie, tutaj już nie ma kolorowych ilustracji, a takie bardziej w klimacie książkowym, które już kojarzą się z lekturami dla starszych dzieci. Pani Nudzińska prowadziła bardzo nudne lekcje, lecz po wakacjach zajęła jej miejsce zupełnie nowa nauczycielka. Żaneta Żyleta ma bardzo ostre nazwisko, ale szybko się okaże, że pani Żaneta ma nadnaturalne zdolności. Z takim nauczycielem lekcje nie mogą być nudne. Przygoda tutaj będzie goniła przygodę. Zobaczcie, dzieciaki wyjechały do lasu. Nie będę za bardzo wam zdradzać, co tutaj jest w tej książce, bo jest to historia, która myślę, że porwie wszystkie dzieci, które zaczęły szkołę. Co z reguły nie jest wesołe, kiedy kończy się lato i trzeba iść do szkoły, ale może trafi się komuś taka nauczycielka jak pani Żaneta. Także poziom trzeci, poziom drugi i poziom pierwszy to są sierpniowe jeszcze nowości z serii Czytam sobie wydawnictwa HarperKids. Jest to moja ukochana seria i zawsze każdemu bardzo ją polecam. Tytułów jest mnóstwo, jak już widzieliście, i każdy znajdzie coś dla siebie. A więcej o książkach na blogu, w opisie do filmu jest link.